Siema, siedzę w samochodzie i montuję film, więc stwierdziłam, i czekam na kogoś, więc stwierdziłam, że to jest świetny moment, żeby do was chwilę pogadać. Jest godzina 20:40, czekam na kogoś, kto właśnie ma robioną usługę barberską w bardzo fajnym barbershopie. Znaczy, ja nigdy nie korzystałam, ale z tego co obserwuję, to bardzo fajny barbershop z takiego. Wiesz, taki wiecie, z prawdziwego zdarzenia, aż tam w ogóle jest łycha, jakaś szisza czy cygara i tak dalej. Ale byłam tam raz, a nie wiem, czy to jest legenda miejska. No nie, no to jest legenda, czy legenda, że to takich prawdziwych barberów nie wpuszcza się kobiet. No i wiadomo, że to jest legenda miejska, no bo w dzisiejszych czasach, no myślę, że może kiedyś tak było. Ale w dzisiejszych czasach, no co, no facet przyjdzie ze swoją dziewczyną, bo akurat skądś wracają, bo akurat gdzieś jadą. I co? I barber powie, pani czeka na zewnątrz? No to straciłby klienta prawdopodobnie, więc myślę, że to po prostu zamierzchły czasy. No i tyle, wzięłam sobie lapkę, żeby pomontować czekając, bo wiedziałam, że zajdzie jakaś godzinka. Jest fatalna pogoda, bo cały czas pada. Mnie to nie przeszkadza, bo ja bardzo lubię jak pada, ale jest fatalna pogoda w kontekście wyjazdu nad wodę. A bardzo mnie świeżbi wszystko, żeby pojechać nad wodę. Także będę tu siedzieć, montować, umierać z głodu. Znalazłam fajne takie t-shirty z ściągaczem na dole i wszystkie, oprócz tej, którą trzymam, są upieprzone, patrzcie, podkład, gdzieś w ogóle jakaś na czarno jest cała uwalona, o. Dobry. Słuchajcie, wstałam dzisiaj z okresem. Czuję się fatalnie. Powiem wam, jak się czuję. Może będziecie się tutaj, laseczki, ze mną utożsamiać. Może też macie okres i rozważacie, wiecie. Mam wrażenie, że się wykrwawię. Absolutnie boli mnie krzyż, tak jakby, nie wiem co tam się działo, jakby walec po mnie przejechał, oczywiście boli mnie brzuch, wysypało mi twarz, też powyciskałam ją sobie, więc jest jeszcze lepiej, mam tłuste włosy, muszę się umyć i mam totalny bajzel w mieszkaniu. Wieczorem mam gości, bo przychodzi do mnie moje rodzeństwo i nie tylko, no i będziemy sobie szamać i będziemy sobie oglądać jakiś film, także trzeba coś z tym zrobić, więc towarzyszcie mi w tym niesamowitym przedsięwzięciu, ale mam historię wartą opowiedzenia. No więc, słuchajcie, jechałam dzisiaj tramwajem i to jest linia tramwajowa, która zawsze na tych przystankach, na których ja wsiadam i wysiadam, jest ekstremalnie zatłoczona. No i wiecie, pierwszy dzień okresu, więc ja nie czuję się najlepiej, ale ja też nie mam tych okresów takich, żebym mdlała na przykład, czy żebym wymiotowała z bólu, to nie aż tak. I ponieważ było bardzo dużo ludzi, nie było też w ogóle jak się przesunąć, no to złapałam się poręczy przy jednym z krzeseł, na którym siedział młody chłopak. Nie sądzę, żebyś ty był moim widzem i żebyś to oglądał, ale jeśli jakoś to do ciebie dojdzie, to bardzo cię pozdrawiam i zrobiłeś na mnie super wrażenie. Ile ten chłopak mógł mieć lat? Mógł być między 17 a 25. Wyglądał bardzo sympatycznie, absolutnie niegroźnie. No i ten chłopak, wiecie, patrzy tak do mnie do góry i pokazuje mi, żebym zdjęła słuchawki. No i ściągam słuchawki. I on mówi, wiesz co, usiądź sobie. I schodzi z tego krzesła od razu, tak wiecie, językiem ciała, że chce mi pomóc w ogóle się tam przesunąć i usiąść. Ja się tak dziwię, o co chodzi, nie? I mówię, że ojej, że ja? Ale nie trzeba. I od razu pomyślałam, że, bo było mi faktycznie bardzo słabo, wisiałam tak nad nim, mimo że wywarłam presję w ten sposób, a bardzo nie lubię, jak ktoś tak robi. Więc od razu mu powiedziałam, że ojej, sorry, jeżeli gdzieś tam wywarłam presję, że po prostu się trzymałam i że w ogóle nie ma żadnego problemu, a on tak na mnie patrzy i mówi, nie, nie, usiądź, masz wodę, bardzo źle wyglądasz. I wiecie, to jest śmieszne, ale jednocześnie bardzo kochane. Ja tak patrzę na niego, mówię, ale naprawdę wszystko jest w porządku. Mówi, nie, nie, usiądź. I od razu obróciła się do nas taka starsza pani, nie wiem, około 60-tki.
pani w eleganckim wieku. By the way, przepiękna, bardzo zadbana i taka... I zapytała, czy wszystko jest w porządku, czy ja się dobrze czuję, czy może potrzebuję jakiejś pomocy. No i ten chłopak, wiecie, tłumaczy jej, że no właśnie ustępuje mi miejsca i namawia mnie, żebym usiadła, dlatego że bardzo źle wyglądam i on się boi, że ja zaraz zemdleję. I wiecie, poczułam się totalnie, i ta pani, że ojej, poczułam się totalnie w centrum uwagi. Nienawidzę takich sytuacji, w których czuję, że jestem w centrum uwagi. Więc usiadłam, patrzę się na nich tak z dołu i oni pytają, czy zorganizować mi coś do picia. Ja mówię, że naprawdę nie trzeba, wszystko jest dobrze. Ja po prostu mam pierwszy dzień okresu i jeśli wyglądam, jakbym miała zaraz zemdleć, miałabym je zaraz odciąć, to gwarantuję, że nie mdleję w trakcie okresu, po prostu tak wyglądam. Ale że bardzo dziękuję, faktycznie boli mnie bardzo brzuch i posiedzę sobie tutaj. No i widziałam, że oni tak do końca swojej trasy, bo oni wysiedli zanim ja wysiadłam, tak i ta pani i ten chłopak tak zerkali na mnie, czy wszystko w porządku. A ja wiecie, siedzę i taka z jednej strony uchahana, bo bardzo miła sytuacja, a z drugiej strony takie, błagam, niech już będzie mój przystanek, bo po prostu czuję, że cały tramwaj na mnie patrzy. I to jest chyba pierwszy i jedyny raz, kiedy spotkałam się w ogóle gdzieś społecznie z tak miłą sytuacją, że ktoś nie ma znieczulicy. Jakby pomijam to, że uważam, że aż tak źle wcale nie wyglądałam, ale faktycznie, no może zbladłam w danym momencie, bardzo nie widziałam się, no nie? Więc było to super miłe. Więcej takich reakcji. Panowie i panie, więcej takich reakcji. A teraz biorę się za sprzątanie i jeszcze Wam powiem, że co? Że dzisiaj jest wtorek, a ja w sobotę do południa wyjeżdżam na tydzień na wieś do rodziny, więc standardowo przed tymi wyjazdami, wiecie, mam włączone takie turbowrotki, dlatego że, no wiecie, ja zawsze przed takim wyjazdem chcę bardzo wysprzątać mieszkanie, zrobić całe pranie, ogarnąć rośliny, tak żeby mogły pobyć same przez ten tydzień, takie rzeczy. No i muszę ponagrywać tam, nie nagrywając, mieć dla Was na ten cały tydzień publikację, ale zazwyczaj idzie mi to bardzo źle. Ale tym razem idzie mi bardzo dobrze odpukać w niemalowane i mam dla Was stolka na przyszły tydzień, także jestem bardzo happy. Mam też ponagrywane reelsy, także jestem bardzo happy, ale chciałabym to wszystko pomontować, póki jeszcze jestem w domu u siebie, dlatego że wiecie, ja mam super szybki, dojebany internet, jest mi to potrzebne przy tym, jaką pracę wykonuję. U mnie film na dysk czy film na YouTube'a ładuje się chwila, moment i potem jestem zależna tylko od tego, jak długo YouTube to mieli wewnętrznie, już niezależnie od mojego internetu. A tam, gdzie jadę, internet jest super, ale jeśli chodzi o ładowanie ciężkiego filmu na YouTube'a, a te moje filmy i na Instagrama i na YouTube są ciężkie, bo są w super dojebanej jakości, z której nie mam ochoty schodzić, nie po to inwestuję w taki sprzęt, żeby potem schodzić z jakości, to one by się dodawały tak z 7 godzin, co teoretycznie nie jest problemem, ale ponieważ nie jestem do tego przyzwyczajona, to próbowałam i wiecie, tu zapomniałam, tu coś, tu sobie przypomniałam o 22, że przecież film się od 7 godzin ładuje, tu źle wyliczyłam, więc chciałabym je wszystkie załadować na YouTube'a i zaplanować je, żeby one się same puściły, bo jest taka opcja na YouTubie. Myślę, że na Instagramie nie muszę tego robić, bo te filmy na Instagram nie są aż tak ciężkie, bo jakością nie odstają od tych YouTube'owych, są tak samo dobrej jakości, takie same żyleta, ale one są dużo krótsze, tak? No bo to jest poniżej minuty, a tutaj mamy filmy, wiecie, od 10 do 40 minut, przez co one się o wiele dłużej ładują, mielą i tak dalej. No i wymyśliłam sobie, że jeśli by mi się udało, to załadowałabym je u siebie na YouTube'a, bo to jest chwila, moment, i zaplanowała publikację. Tak jak mówię, jest taka opcja na YouTubie, jeśli jest się twórcą i prowadzi się kanał, że możesz dodać film, zrobić absolutnie wszystko, film, miniatura, opis, wszystko, wszystko, i dajesz zaplanuj publikację i możesz sobie zaplanować tą publikację na kiedy chcesz, nawet na za miesiąc. Tylko chodzi mit, jest dużo takich mitów. I ja nie wiem, czy to jest mit, czy to jest miejska legenda, czy to faktycznie tak jest. Że w momencie, kiedy dodajesz film w taki sposób, to głupiutki algorytm YouTube'a myśli sobie, wiecie, ten film wisi na kanale przez tydzień jako prywatny.
No nie, na przykład. I za tydzień on się sam publikuje. I głupiutki algorytm YouTube myśli sobie, ten film jest tutaj u nas na YouTubie przez tydzień i nikt go nie obejrzał. To znaczy, że jest fatalny. Utnijmy mu zasięgi. I potem jak się go publikuje, to on automatycznie ma ucięte zasięgi. Freeze chyba kiedyś mówił, że tak jest. Czy tak jest? Nie wiem. Ja tak nie robię, bo nie chcę sobie ucinać zasięgów na YouTubie, bo YouTube i tak bardzo mnie nie lubi. Więc jeszcze zobaczę, czy tak zrobię. No i co? Chyba tyle. A, i jeszcze jedna rzecz. Będę robić remont. Będzie tu robiony remont. Nie wiem, czy ja Wam już o tym mówiłam. Chyba nie. To mieszkanie potrzebuje remontu. Słuchajcie, o, niewygodnie mi tak bardzo. Ja tu mieszkam około 6-7 lat. No i przede mną mieszkała tu parka, przed tą parką mieszkała tu parka, więc ono z jakieś 10-11 lat temu było remontowane. Najwyższy czas i pora. To nie będzie jakiś gargantuiczny remont, wiecie, ze zrywaniem podłóg, ale każde pomieszczenie będzie odmalowywane, będzie totalny makeover, jeżeli chodzi o przemeblowanie i tak dalej, i tak dalej. No i wszystkie te treści remontowe będę dla Was nagrywać, a remont będziemy robić po powrocie z tego wyjazdu, więc tak. Ja zakładam, że on nam zajmie tydzień, bo nie będę tego robiła oczywiście sama, ale wiemy jak jest, wszystko, logia będzie robiona, wszystko będzie robione, więc trzymajcie kciuki. No i tak jak mówię, wszystko będę Wam nagrywać i potem Wam pokażę taki, wiecie, makeover video. Dobra, ja, moje tłuste włosy i moja fatalna cera po wyciskaniu, bierzemy się za sprzątanie, robienie prania i tak dalej, i tak dalej. Jest ze mną, słuchajcie, Natalia i Łukasz po drugiej stronie kamery, bo będziemy testować, smakować chipsy o smaku cipki i kutasa. Zobaczymy. One są bardzo ładnie zapakowane. Tutaj jest, wiecie, że 18 plus i w ogóle są trochę zakurzone, bo trochę leżały. I jak to otworzycie, to wygląda to tak. I one kosztują, z tego co pamiętam, około 50 zł. No więc wiadomo, że takich chipsów się nie kupuje, żeby sobie podjeść, bo są dobre, tylko kupuje się je po to, żeby na przykład dać komuś na 18, dać komuś na wieczór panieński, wieczór kawalerski, albo jako taki śmieszny prezent, let's face it. No i te producent chipsów tutaj klejmuje, że one będą smakować pussy flavored. I to jest dick flavored. Dick flavor. Także będziemy je za chwileczkę testować. Mamy jeszcze taki napój z tego samego sklepu. Uggo Bubblegum Flavored Iced Tea. W mojej głowie to będzie obrzydliwe. I jeszcze mam coś takiego schłodzone. Od czego chcecie zacząć? Od bubblegum czy od cherry? Ty wybieraj. Cherry. Zaczynamy od cherry, żebyśmy mieli od razu czym popić. Poproszę szklankę numer 1. Pachnie dobrze. Szklanka numer 2. Pachnie jak? Wiśnia? To też, ale to tak... Gazowany, rozwodniony pępek? O właśnie, tak. Gazowany, rozwodniony i bardzo słodki. Czujecie tą słodycz? Tymbark wiśniowy, tylko bez jabłka. Mi smakuje, bo ja bardzo lubię takie wiśniowe smaki, ale szału nie ma, dupy nie urywa. Tak. Ale smakuje mi. No to zostawcie sobie teraz, żebyście mogli popić chipsy, bo resztę napoi spróbujemy za chwilę. No i czego chcemy najpierw spróbować? Dika czy pussy? Pussy. Dobra. Opakowanie jest naprawdę bardzo ładne. Czy ktoś tutaj na ochotnika się składa, zgłasza, że chce pierwszy spróbować? Ja. Dobra. Czekaj, powącham. No cipka tak nie pachnie. Powąchajcie i spróbujcie. No ja uważam, że one będą smakować jak chipsy fromage po prostu. Tak mi się wydaje. No nie uważam, że cipka tak smakuje. Nie no, weź sobie kilka, żebyś, wiesz, mogła... Pełną garścią. Tak, żebyś mogła, wiesz, no tak posmakować. Dobra, jedziemy.
O Boże, przepraszam. Smakuje rybą. Rybą? Chyba nienawidzę ryby. Niedobre, co? Nie, absolutnie. Ja uważam, że smakuje głównie jak chipsy fromage i trochę ryby. Obrzydliwe. W sensie obrzydliwe dla mnie, bo ja bardzo nie lubię ryby. I jak czuję gdziekolwiek posmak ryby, no to po prostu mi się cofa. Co? Coś bardziej chcecie skomentować? Nie wiem, ja mam wrażenie, ja nie jadam za bardzo ryb. Jeżeli ja mam głowę parę, on to skomentuje. Ale mi to smakuje jak taki na przykład, nie wiem, zwietrzałe chipsy paprykowe. O, trochę też daje takim zwietrzałym, a ty co powiesz? Nie będzie to mój ulubiony smak. Zależy, na którym może się spodobać. Definitywnie tak. W sensie rzecz gustu. Tak, rzecz gustu po prostu. Tak. Ale no ja nienawidzę ryby i ma to dla mnie posmak ryby. Osoba, która doprawiała to... Miała chyba bardzo złe doświadczenia. Tak. Nie będziemy tego dalej komentować. Dobra, dozerujcie swoje napoje, bo będziemy próbować bubblegum. Mam spróbować tego mleka w sumie. Na końcu będzie sraczka. Dobra, pachnie... znam ten zapach. O Boże, jakie to jest niedobre! Trochę tym bubblegumem, ale smakuje... Nie będę wam mówiła, jak to według mnie smakuje, żeby wam nie sugerować, ale no nie jest to dobre. O Jezu, ten kolor! No, nie zachęca. Absolutnie nie. Trochę Listerin, nie? Jak się wącha. Do pukania ust? Tak. Okej. Nie, to jest taka... pasta do zębów. Moim zdaniem to... Pasta do zębów. Do pukania ust. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z lekarstwem takim w syropie. Z jakimś antybiotykiem w syropie, które się daje dzieciom po prostu. A ty jeszcze nie spróbowałaś? Nie. Dawaj. Niedobre, co? Boże święty. No to powiem wam, że to wiśniowe. Przy tym nabiera na smaku, w sensie jakby ktoś chciał sobie to dopić, to tutaj macie. Meanwhile, chipsy o smaku dika. Nie pachną rybą. Poczekaj. Co już cię, Łukaszek, rączki świerzbią? Konfrontacja wspomnień. Dobra, nie pachną źle według mnie. Już wam daję. Proszę. Pachną magii, według mnie. Co? Magii, tak. Po prostu pachną magii, takim trochę rosołkiem. Mhm. Pachną spoko. Tak. No, pachną magii. Smakują magii. Są po prostu słone. Smakują jak rosą. Smakują drogie jak zwietrzała chipsy, no ale właśnie tak jak ros. No tak, no. Rosą w świecie chipsów. Tak. A jak ktoś mi powiedział, że są chipsy o smaku rosołu, to właśnie to tak smakowały. Czy jesteście zgodni, że z tych dwóch to smakują lepiej po prostu? Tak. Niemniej twórca ma takie unikatowe wspomnienie. Tak. Na pewno takie... Hardcore'owe wręcz powiedziałabym. No i słuchajcie, last but not least. Bubblegum. Czy ktoś dozerował szklankę? Nie. To przelejcie z jednej szklanki do drugiej. Aha, bo to nie jest mleko, ja sobie wkręciłam, że to jest mleko, a to jest iced tea. Dawaj. Iced tea? Mhm. Okej. To jest iced tea o smaku bubblegum. Ale ładny kolorek. No, takich niezazdrowych nerek, nie? Nie, pachnie tym bubblegumem. Oj, bardzo. No. Wiecie. Trochę bez smaku. Ja nie lubię takich wynalazków po prostu. Chcę coś czuć właśnie jak w poprzednim. Jakby ktoś wody nalał do takiej szklanki, w której była resztka iced tea. Mhm. Mhm. I no i czy jest posmak tego bubblegum? Nie, chyba bardziej pachnie tym. Cherry. O, znasz tą piosenkę? A oglądałaś film The Runaways? Chyba nie. Obejrzyj, spodoba ci się. Oj, obejrzyj. No dobra, to wygrywa. A tym po prostu będę częstować gości, pytając, czy mają ochotę spróbować chipsów o zapachu. Nie o zapachu, o smaku, chipki i penisa. Słuchajcie, nie wiem, co mam wam więcej. No. Tak wyszło, że mężczyźni górą. Przychodzę do was taka piękna. Okres mnie po prostu tak zmiata. Mam takie skurcze, że współczuję ciężarnym kobietom, które mają skurcze przed porodem, bo to
na pewno one są, wiecie, 10 tysięcy razy mocniejsze niż to, co ja mam w tym momencie przy okresie i po prostu ledwo żyję, więc co dopiero one. Także babki, jesteście wielkie. I pokażę Wam, co kupiłam w Rossmanie. Będę, słuchajcie, trochę taka, no ale nie przeskoczę tego. Nie będę Wam tutaj udawała, że mam świetny humor i w ogóle... Ojejku, cześć kochani! Bo tak nie jest. To takie, wiecie, zwyklaki, pierdółki. Kupiłam dwie maseczki oczyszczające z Ziai. W ogóle zauważyłam, że strasznie mało jest w drogeriach maseczek oczyszczających. W sensie takich, wiecie, w kierunku cer tłustych, trądzikowych, bądź po prostu zmieszanych z jakimiś tam nieprzyjaciółmi. Jak już są, to one są peel-off. Maseczki peel-off nie mają żadnego sensu. Osobiście uważam, że powinny zostać wycofane z rynku. Taka jest moja opinia. Więc wzięłam takie dwie z Ziai, dlatego że to są jedyne z takich dostępnych stacjonarnie w drogerii, które znam. Chyba że o jakiejś zapomniałam. I chodzi mi konkretnie o takie w saszetkach. I wzięłam coś takiego. Soraya chlorofil, oczyszczająca maseczka glinkowa, chlorofil, mirt cytrynowy, zielona glinka. We'll see. Dlatego, że no zaczęło mnie po prostu ostatnio wysypywać. Widzicie, tu po prostu bardziej niż zwykle wysypuje mnie przy okresie i muszę coś zacząć z tym robić. A wiecie, jednocześnie cały czas mam tą skórę taką jak zawsze, czyli bardzo suchą. Ale... wzięłam do testów dwie takie maski, tak jak Wam pokazywałam w Rosku. I to jest Garnier Hydra Pump Sheet Mask Night Super Hydration. W każdym razie coś takiego i coś takiego. Są bardzo podobne do siebie. Aha, no bo ta jest nocna, ta jest dzienna. A różnią się użyciem. Jest tu w ogóle coś po polsku albo po angielsku. Intensywnie nawilżająca maska na tkaninie, wzbogacona wodą morską, wodą bławatkową oraz kwasem hialuronowym dla zregenerowanej, wygładzonej, wypoczętej skóry, do każdego typu skóry, również zmęczonej i wrażliwej. No to jako, że ta jest nocna, a ta nie jest nocna, to tą sobie teraz nałożę, bo jest wieczór i będę oglądała House of Cards. Zaczęłam dopiero oglądać, więc proszę nie spoilerować, ale już mi się bardzo podoba i machnę sobie Foreo UFO na to. Dobra, maseczka jest na takiej zwykłej bawełnianej tkaninie. Nawet jak mają te tkaniny właśnie takie zwykłe, nie że Jelly, męski z Garniera, to te tkaniny są takie fajne, mięciutkie, cieniutkie, że tak fajnie przylegają faktycznie do twarzy. Dlatego, że niektóre maski w płachcie mają te tkaniny po prostu takie twarde, że z każdej strony się odkleja, z każdej strony odchodzi i to w ogóle nie jest przyjemne, także to też jest istotne. Dla mnie, jaka jest ta maska w płachcie, no nie? No i przyjdę do Was, myślę, że trochę później niż za 15 minut. Dartowa zobaczymy wtedy, ile zostało tego sosu. A ja odpalam Foreo UFO i robię bzzz. Zdjęłam, bardzo przyjemnie się ją nosiło, a raczej się z nią siedziało, jadło i oglądało. No i zobaczmy, ile w środku jest tego sosu. Ogólnie bardzo fajna, jak wszystkie maski z Garniera. Kurwa, ale cieknie. Ta, jak tego jest dużo. Patrzcie, no masakra. A! Zajebiście. Ta, coś tam jelly, ta wiecie, kolacowo, no ta, którą tyle razy pokazywałam i chwaliłam. Jest moją faw i nie ma o czym mówić w ogóle. I ta już definitywnie nie przebiła, ale uważam, że jak najbardziej warto. Tym bardziej jeszcze jak się ją kupuje na promce. Ta Jelly jest no naprawdę droga. To moja ulubiona, bo ona kosztuje około 17 zł. I uważam, że to jest sporo jak na maskę Garniera z Rossmana. Ale z drugiej strony co chwilę są promki. Teraz też jest na nią promka. Ja akurat nie kupowałam, bo mam jej zapas z ostatniej promki, bo one są tak często. Ale jeżeli będziecie szukać jakiejś maski właśnie w Rossmanie, w płachcie i akurat będą przeceny i promocje, i akurat będą promocje garnierowe, to kupujcie. Ja sobie to wmasuję, myślę, że jeszcze totalnie coś stąd wycisnę, więc zaraz pójdę po roller i zrobię sobie jeszcze masaż twarzy. Także dobranoc!